Witajcie. Dzisiaj testuję Leafa drugiej generacji, tego tutaj, w którym siedzę, na trasie z Poznania do Warszawy. 315 km tutaj spod tej ładowarki Greenwaya w Komornikach pod Poznaniem, aż do salonu Nissana w Warszawie. 315 km. Chcę tą trasę pokonać na jednym ładowaniu, nie zatrzymując się na doładowanie samochodu po drodze. Chcę się przekonać, czy się da przejechać na jednej baterii z Poznania do Warszawy i jak długo mi to zajmie. Zwykłym, tradycyjnym samochodem tą trasę zwykle pokonuję w 3,5 godziny, czasem 4 godziny, jeżeli są korki. No jestem ciekaw, ile mi zajmie czasu dojechanie tym elektrykiem do Warszawy na jednej baterii. Żeby na jednej baterii dojechać, przejechać te 315 km, to zużycie takie powinienem mieć około, no nie więcej niż 11 kWh na 100 km, czyli dosyć skromne, bo zazwyczaj na autostradzie te samochody zużywają więcej energii, więc no, taką granicę sobie wyznaczę, 11 kWh. No i zobaczymy, czy dojedziemy i jak szybko dojedziemy. Jeszcze poczekam, aż się bateria do końca naładuje. Na razie mam 98%. Jak tylko się naładuje, to ruszamy. Przedstawiam Wam Nissana Leafa drugiej generacji. Jest to model z 2018 roku. Ma on już swojego następcę z większą baterią i zasięgiem, model z 2019 roku, który chciałbym przetestować innym razem. Auto to ma baterię pojemności 40 kWh i zasięg w teście zasięgu WLTP do 270 km lub w teście EPA do 243 km. Test EPA w moim odczuciu jest bardziej zbliżonym do rzeczywistych osiągów auta podczas normalnego jego użytkowania. Samochód ten ma o 1/4 większą baterię od klasycznego Leafa, którym przemierzyłem Afrykę. Różni się też mocno wyglądem. Osobiście auto bardzo mi się podoba. Tak jak już wspomniałem, jestem ciekaw, czy będę w stanie przejechać tym modelem bez doładowania po drodze z Poznania do Warszawy. Chcę też zbadać, ile taka jazda zabierze mi czasu, jadąc jak najszybciej się da. Oczywiście wiem, ponieważ to zbadałem, że oszczędnie jadąc mogę tym autem przejechać nawet ponad 400 km na jednym naładowaniu baterii, co oczywiście wiąże się z bardzo powolną jazdą. Tym razem mam jechać jak najszybciej się da, ale tak jechać, żeby dojechać do celu. Jedziemy! Mamy Eco Mode włączony, taki oszczędny tryb jazdy. Wszystko po to, żeby dojechać do celu na jednej baterii. Na razie zużycie to 18,9 kWh. A chcemy zejść do 11 kWh na 100 km. Dzień dobry. Zużycie spadło do 11,5 kWh na 100 km. Zasięg 334. Przejechaliśmy 25 km. Generalnie, żeby takie zużycie utrzymać, są dwa bardzo istotne czynniki. Trzeba bardzo delikatnie używać pedału przyspieszenia. To nie mogą być takie gwałtowne ruchy, tylko bardzo delikatnie przyspieszamy. No, odpuszczamy też delikatnie, bo odpuszczając gaz nie chcemy wytracić prędkości, żeby znowu dotrzeć do jakiejś prędkości, którą chcemy jechać. Dlatego też delikatnie odpuszczamy, gdy chcemy regulować tę prędkość. No i chyba najważniejszym czynnikiem podczas takiej jazdy to są wzniesienia i umiejętne wykonywanie wzniesień. Ja tak jadę prędkością wahającą się między 80 a 100 km na godzinę. I tak sobie zakładam, nie trzymam się stałej prędkości, bo gdybym się trzymał stałej prędkości, no to wtedy
to zużycie energii by było większe, ponieważ gdy się wznoszę, gdy droga się wznosi, a niestety na autostradzie te wzniesienia są bardzo długie i trzymałbym tą stałą prędkość, no to wówczas to zużycie energii by wzrastało. Więc to, co ja robię, aby utrzymać to na stałym poziomie, to zużycie energii, gdy mam wzniesienie, to delikatnie tego gazu odpuszczam i dochodzę, powiedzmy, do tych 80 kilometrów na godzinę. Gdy droga jest równiejsza, to delikatnie staram się przyspieszyć, ale nie wychodząc poza to średnie zużycie, czyli to średnie mam, powiedzmy, tam do 11,5 czy tam 11,6, 11 i przyspieszając też staram się nie wychodzić poza tą granicę. A gdy zjeżdżam, na przykład gdy nagle droga zaczyna schodzić w dół, no to wówczas przyspieszam też do tej granicy zużycia energii, aby później, jeżeli się zaczynam znowu wznosić, mieć, powiedzmy, ten margines tych 10-20 km, że przy wznoszeniu mogę troszeczkę zwolnić. I to jest cały szkopuł, to jest cała idea oszczędnej jazdy, czyli no, równa droga, to oczywiście tutaj kontrolujemy delikatnie pedałem gazu to zużycie energii, delikatnie, powtarzam, bo raz wystarczy nacisnąć mocno gaz do dechy nawet, czy pedał przyspieszenia, ciągle mi się to myli, no to zużycie momentalnie wzrasta. No a gdy mamy wzniesienia i zjazdy, no to wówczas kontrolujemy to zużycie energii tym, że przy wzniesieniu, do wzniesienia staramy się rozpędzić i później przy wzniesieniu odpuszczamy gazu, delikatnie zwalniając. Ja tu zwalniam do 80 km na godzinę. No jadę na autostradzie, więc bardziej nie chcę zwalniać. I później, gdy jest zjazd, przyspieszam do tych 100 czy nawet 110, zależy na co mi pozwoli droga. I jak się tutaj oczywiście w to wszystko wpisuje, to zużycie energii. Teraz mam delikatny podjazd. No i jadę 85,5 na godzinę, no trzymając się tej granicy, teraz 11,6 kWh. Mógłbym jeszcze te 5 zwolnić, no ale tutaj już za chwilę znowu zacznie droga trochę biec w dół i wtedy od razu przyspieszę do, powiedzmy, 100, a może nawet 110 km. Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj podjazd się zaczyna, zjazd, przepraszam. Od razu to widzę na moim tutaj wskaźniku zużycia energii, że on od razu idzie w dół. Nawet gdy idzie w dół, to ja jestem w stanie troszkę przyspieszyć. Przyspieszamy. Tego oczywiście się trzeba nauczyć, wyczuć te momenty. No i nauczyć się cierpliwości, bo to wszystko wymaga ogromnej cierpliwości. Ponad połowa trasy już za mną. Idzie na mnie źle. Zużycie 11,4 kWh na 100 km. Także całkiem nieźle. W okolicy Łodzi tutaj taki duży podjazd długi. Strasznie mi to zjadło moją rezerwę aż do zasięg samochodów 132 km, czy 39% baterii. Ja mam jeszcze 125 km do pokonania. Patrząc na zasięg samochodu, który zawsze, akurat w przypadku Nissana, jest odliczany na bieżąco, pokazuje zasięg w stosunku do stylu jazdy, no to nie ruszałbym z miejsca, nie mając takiej nadwyżki jakichś 50 do 70 km. 50 km. To zależy, jaki dystans chcecie pokonać. I to powinno dać taki spokój, komfort
komfort jazdy, aby człowiek się po prostu nie stresował tym, że nie dojedzie. W każdym razie wyjeżdżasz rano, masz przejechać 150 km, zasięg plus 50, czyli 200 km. Kilka kilometrów stąd jest ładowarka, szybka, kusząca. Tym bardziej, że jestem tak na styk ze wszystkim tutaj. 110 km mam, 113 zasięgu. Kilometrów zasięgu. Cały 60, czyli udało mi się odzyskać trochę zasięgu. Spadło też zużycie, 11,1 kWh na 100 km. Jeżeli nie będzie jakichś większych przygód po drodze, to jedzie. Oczywiście można by było jechać wolniej, wtedy ten zasięg by był wiele większy, ale tutaj moim celem jest, żeby zobaczyć, jak szybko da się dojechać tym samochodem do Warszawy. ...26 km mi zostało. 10% baterii, 39 km zasięgu. Zużycie 11 kWh na 100 km. Właśnie się wyłączyło ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii. 6% baterii, 24 km zasięgu. 5% baterii. 21 km zasięgu. 8 km do celu. 4% baterii. 3 km do salonu Nissana, gdzie mam oddać samochód. 3,5 km. Mam korek przed sobą. Dotarcie tu zajęło mi 4 godziny 20 minut jazdy. 4 godziny, 4,5 godziny w sumie. Na 10 minut się zatrzymałem, żeby wymienić baterię i kartę w kamerach. Czyli w sumie 4 godziny 20. 50 minut dłużej niż moje normalne standardowe samochody. Ale to jest maks, jaki generalnie mogę tutaj wyciągnąć z tego samochodu, z tej baterii, jeżeli chodzi o szybkość jazdy na tej trasie. Szybciej się po prostu na tej trasie z Poznania do Warszawy nie da jechać. Bardzo niski stan naładowania akumulatora, zasięgu już nie widać. To już tutaj udało się 4,5 godziny. Śmieję wierzyć, że to jest rekord trasy tym akurat modelem na odcinku Poznań-Warszawa. Melduję, że da się przejechać elektrykiem z Poznania do Warszawy na jednej baterii i można to zrobić w 4,5 godziny. Jesteśmy. 311 km, 600 metrów. 3% baterii mi zostało. Zużycie 10,9 kWh na 100 km. To mi zajęło 3-4,5 godziny w sumie, razem z tym korkiem tutaj.